Volkswagen! Zapraszam Was na trasę. Trasę, gdzie robimy rekonesans trasy. Trasa będzie najdziksza. Oglądajcie. Aloha dziki, jesteśmy dzisiaj w Kozienicach. No i zabieram Was na krótką opowieść na temat tego, jak tworzymy właśnie trasę, jak to się odbywa. A być może troszkę też bardziej o tym, jak dobieramy tą trasę, czego ja oczekuję zawsze od trasy, czego Wy i pogodzenie tego, bo to jest często najtrudniejsza rzecz. No, jesteśmy tutaj przy wjeździe na parkingu. Tutaj część z Was będzie spała w wspaniałych namiotach. Zaczynamy. Zapraszam na rekonesans trasy. Też sobie dzisiaj jadę pobiegać, zebrać szlak. Też robię to sam. Bo też lubię wiedzieć, tak zebrać takie jakościowe rzeczy. Później jeszcze przyjeżdżamy z ekipą. To taki mały myczek, który Wam chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystko gdzieś się tam zrzuca, tylko sporo rzeczy też warto fajnie robić też samemu. Też to taka domena fajna organizatora. To będzie to, co dziki lubią najbardziej. Mocno i zdecydowanie. Stoję w pięknej trawce, sucho, ale tutaj jak będą na Was czyhać takie wspaniałe właśnie miejsca, gdzie się będziecie mogli wspaniale ukąpać i pozapadać. Ale będzie dziko. Dawno powiem Wam, że to co tutaj przeżyjecie, to będzie trochę taki powrót do przeszłości. Zdecydowanie tego, jak te trasy wyglądały wcześniej kiedyś, do tych jednych z pierwszych. No i będzie to fajne przeżycie. Ja sobie wracam w tej chwili na szlak wędrowny z powrotem. Ale tak, wracając do tego, mi się podobają takie szybkie trasy, bardziej survivalowe, czyli że idziemy takim dzikim terenem, oczywiście tam, gdzie jest wygolone, to jest wygolone. No i że nie ma tak bardzo takich typowych przeszkód, takich konstrukcyjnych. Survivalowy szybki bieg, mi się to podoba, ale wiem, że na przykład musimy to zawsze trochę wyważyć, bo są osoby, które na przykład lubią więcej przeszkód, lubią się na nich wieszać, lubią po nich przechodzić. No i to jest zawsze taki kompromis, przez który trzeba przejść, z którym się trzeba zmierzyć, z tym, co chce organizator, z tym, co powiedzmy chcecie Wy, biegacze, i Wy też jesteście podzieleni. I to jest tak, że jedni tylko przeszkody, jedni trochę przeszkody, jedni więcej przeszkód, a inni właśnie dawać fajną trasę, żeby się mega zmieniała, żeby było wszystko, żeby działo się jak najwięcej. I to jest jakby ja jestem fanem tej trzeciej, tej ostatniej, o której powiedziałem, ale najlepiej jednak czuję się jak, proszę, jak wielkie wspaniałe miejsce dotarliśmy. Oj, powiem Wam, będzie się działo w tym roku. No to już Wam powiem, że trasa nabiera rumieńców, a jestem niespełna 20 minut na rekonesansie tylko. Idziemy dalej. No nie wyobrażam sobie, żeby takimi wspaniałymi drogami dziki się nie poruszały. No, ale ja muszę uważać, żeby się nie zmoczyć. Oczywiście ubrałem krótkie spodnie na pokrzywy, bo sobie myślę, a przebiegnę sobie szybko. Aj, taki kurde, jednak wyszedłem trochę z prawy, muszę powiedzieć, więc kuję coś czasem. Tak wiem, nogi białe, przydałoby się opalić, no ale cóż, słońca na razie nie ma. Liczę, że nadejdzie na dniach. Idziemy dalej. No pięknie w naturze, ja to czuję. I tylko namiot, ale mokro cały czas pod nogami, tak bez hardkoru, ale czuję, że po mokradłach, więc naprawdę tu będzie prawdziwy dziki bieg w Kozienicach. No już się jaram, bo pamiętam, że zawsze to było na maksa, to co przyciągało Was w latach 2014-2017, to właśnie te mokradła, zmieniająca się trasa, że działo się cały czas. No i w Kozienice zdecydowanie ja położę nacisk
żeby to tak właśnie wyglądało. Piękny człowiek, jak się nasiedział trochę w tym domu i tak dalej. Naprawdę mam mokro już w butach, cieszy mnie to, jest radość, także ja już przeżywam to, co wy będziecie tu przeżywać za kilka miesięcy. Ach, jak ta woda wchodzi, te pierwsze wejścia, zanim człowiek, tak to mówi się, nie będę moczył butów, coś, spokojnie, ale tu jak się ruszy, to już, jak wchodzi ta woda, chłodniutka taka, to człowiek czuje, że żyje, jakiś taki uśmiech od razu. Proszę spojrzeć, gdzie ja jestem. Żadnej gafy, ale tu jest Puszcza Kozienicka. Te lasy, te zarośla, one są takie bardzo gęste. No i to jest bardzo uroku, dużo uroku tego regionu. Zresztą zobaczycie, jak będziecie jechać tutaj, czy przyjedziecie na miejsce. No to po maksie zobaczycie tutaj dużo tej natury, także taki skok, nie wiem, tu jest 17 km od Radomia, 75 z Warszawy, z Ursynowa, do Lublina blisko, do Puław blisko, są takie już rzuty beretem, ale ta natura też, jak jechałem w zeszłym roku podróż dookoła Polski, to wam też mogę powiedzieć, wschód mi się bardziej podobał niż zachód, bo miał właśnie ten taki pełny folklor. Zachód jest bardziej taki bardziej taki zabudowany, a tu natura ma taki od razu inny kolor. Jest ta zieleń, te żółte kwiatki, tu jest bardzo dużo takiej folkloru, który ja na przykład mega lubię i zawsze sobie to doceniam i cenię, jak jestem w takich miejscach. No i te kolory tego świata są zupełnie inne w porównaniu do innych miejsc, w których, tak jak mówię, zachód, nie? No to tutaj powiedzmy, przyjmijmy, że to jest też cały czas to samo, że te kolory są takie wspaniałe tych zarośli. No i cały czas mokro pod butami. Cały czas ta trzcina. Może jakiego dzika zaraz wytropię. Jest trochę miejsca, gdzie można przytruchtać, więc ruszamy. Miejsca takie do odpoczynku, marszu z ciężkimi butami też będą. No ładnie ptaszek wyleciał. Rzeczy, na które ja zwracam uwagę, biegnę cały czas wzdłuż takiej rzeki. No i jest sprawa taka, że de facto można byłoby was wrzucić cały czas tą rzeką, katorga. Tak jak są takie biegi typowo bagienne. Jednak ja jestem zdania, że to wszystko musi być gdzieś tam wypośrodkowane. No i nie może być tak, że wszystko wjedzie przez takie zarośla, błoto, tylko musi być mega zróżnicowane. I to też dzik jest w stanie wtedy sprawdzić się na każdym terenie. Tu się wszystko cały czas dynamicznie zmienia. Górki, pagórki. Tu masę rzeczy będzie można dla nas bardzo, bardzo korzystnie, bo będzie można bardzo dużo rzucić wokół. A w tej chwili dobiegam tutaj blisko do jakiejś takiej miejscowości. Myślę, że zrobię sobie dzisiaj takie właśnie okrążenie duże, żeby mieć na mapie, jak sobie później naniosę, co było ciekawe, i też wiele rzeczy gdzieś tam sobie później podogrywać. To jest taki pierwszy, drugi etap, kiedy sprawdza się właśnie trasę i tego, to co tutaj właśnie jest. Ale zielono. Wiosna to jest taki najpiękniejszy okres. Szkoda, że teraz takiej pięknej pogody nie mamy. Kiedy to wszystko kwitnie, te dni są takie bardzo długie. No ja to lubię. Bardzo lubię właśnie wiosnę, bo jak już jest lipiec, sierpień, to ten czas tak szybko ucieka, już jest właściwie po wakacjach.
piękne polany, dużo przestrzeni. Sobie wyszedłem zobaczyć, czy tam jeszcze daleko się to ciągnie. To nasze jeziorko. Muszę powiedzieć, że woda ciekła, ale dużo osób pewnie potwierdzi, że woda w takim błotku to jest zawsze dużo cieplejsza. O, już czuję ten muł w butach. I kolor tego mułu i tak dalej, to już myślę, że zapoznacie się z nim bardzo dobrze. I te bąbelki idące z wody, dużo osób też może je kojarzyć. Może widać, może nie, 7,5 km już za mną, tak? Trochę biegam, trochę maszeruję, jak widzicie, ale już widzę. Zamysł trasy taki. Trasa survivalowa, odcinek survivalowy. Odcinek tutaj na ośrodku, myślę, że tu będzie więcej przeszkód. No i mega wam się spodoba, bo masa ludzi, wszyscy tutaj będą. Te namioty, zresztą jak widzicie tu, teraz jestem w takiej, tutaj gdzie są domki, no to dużo z was tutaj będzie kimać, więc rodziny, coś tam, dawaj, dawaj Mariusz! No i fajnie, to będzie, jakby ten ośrodek jest przepotężny, no i tu się spoko, naprawdę fajnie odnajdziecie. Tu jest taki wielki sanitariat z taką fajną bramą. To dla wszystkich, którzy przyjeżdżają się kampować. No i tak jak zobaczycie w kolejnym materiale, macie domki, macie różnej jakości, wielki pensjonat jest tutaj na miejscu. Ja sobie właśnie obiegam, żeby mieć ślad, jaka jest wielkość i powierzchnia też tutaj, gdzie będziemy kluczyć. No i jak przyjedziecie, no to patrzcie, mega pokoszona trawka. No i fajnie, w zieleni między drzewami. O, wspaniałe miejsce. O, jak widać, tunele są, a tym miłym sposobem. Tam jest ośrodek, molo. O, już po 10 km nie ma znaczenia, czy wdepnę, czy nie wdepnę. Mniejsza rzecz, którą staram się teraz ustalić i właściwie dzisiaj, zrobić dużą pętlę. Czy da się zrobić dużą pętlę wokół tutaj jeziora? Rybacy, których spotykam cały czas po drodze, mówią: oj panie, raczej nie, albo raczej ciężko. No i właśnie potrzebuje się dostać, no pętlę bym chciał zrobić, nie? Nie, no to tam biegać się sobie biegnie. Czemu? No jak? Jak żeby to mówię, no nie ma drogi, no to jak trzeba biegnieć? No zrobimy sami, no, chaszczami, bo to taki bieg z przeszkodami, taki dzika, nie? No więc Handran musi wyznaczyć nowe szlaki wędrowne. No jak na dziki przystało, no to przyjedziecie, to pokażecie, że się da. Później nowe miejsca zostaną odkryte na długo. A fajnie, jak będzie jedna duża pętla, teren się będzie bardzo zmieniał. No to zawodnik to lubi takie, nie? I właśnie przez chaszcze to przycinać. No to tu te chaszcze to będą dobre, no, no tylko trzeba przejść, zobaczyć, nie? Wytypować to. Ale tutaj mówię, tutaj... Co chasz? A rybki są? Słabo, jednego konika takiego do 20 cm za parę. Hardcore, no. Mogłem długie jakieś getry sobie wziąć, ale cóż, albo skarpety. To taka już dobra rada. No ale to jest wiadomo, ci, którzy startują trochę więcej, długie skarpety zawsze.
O, tam jest nasz ośrodek. Pan obleci dookoła, bo tam jest, tam jeszcze woda, jest takie doły są. Dookoła, z drugiej strony trzeba przejść. Czyli warto tam przejść, no bo pewnie. To ma być taki urozmaicony, no, nie? I tutaj dojdziecie do tego, tylko trzeba tam te trzciny, no nie wiem, jak tam jest w tych trzcinach, nie? Dobra, ślad sobie złapię, to będę miał. No. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Uprzejmi panowie rybacy, jak widzicie. Damy radę, tylko muszę przyjechać jeszcze drugi raz, kolejny. Sprawdzimy to. Jest kilka aspektów tutaj kozienic, które mi się bardzo podobają. Jednym z nich to jest to, że są miejscami takie te przepotężne przestrzenie. No ja to na przykład lubię widzieć dużo. Po tym jak się wychodzi z pokoju, z komputera, no to to jest mega, jak na przykład będzie widać stąd kolegów, jak tam wskakują do dołów. No i mieć ten pryzmat tego, tej przestrzeni, no to to uwielbiam. Czy na przykład tu jest rzeka, a teraz tam za drugą stroną rzeki też widać, co się dzieje. O, mega. O. Chyba nie muszę mówić, co to znaczy, jak będzie. Kurde, jakoś w tym roku to mam nadzieję, że uda mi się też tak poukładać, że na lajcie sam też wystartuję i przebiegnę. Ale mogę sobie obiecywać, ale jakby czasem się też tak stresuję, że nie jest łatwo zdecydować, że to zrobię. Raz tak zrobiłem, wystartowałem 2015 albo 2014 rok, ale stresowałem się tym, co się dzieje na mecie, co się dzieje w biurze. Jakby no, tam te zadania były podzielone, ale to trochę jest stresujące, jak się jest organizatorem, co się ogólnie dzieje na zawodach, żeby wiedzieć. Można to wszystko oddać, ale fajnie też być i nadzorować. No i uśmiechnięte twarze was wszystkich widzieć. No, myślę, że zwolo się przebiegnę na pewno. Oj, coś ciepło się zrobiło. O, sarenka. Kurde, uciekła. Dobra, nie będziemy jej straszyć. Jaram się, ja to lubię, jak żabki kumkają, ptaszki śpiewają. To jest coś, gdzie się powinno wracać umysłem. O, od razu tak mi przyjemnie wypoczywam. I my kładeczką. No, oto 13 km w różnych konfiguracjach zrobione. Chciałem się pochwalić, jaki czysty jestem, więc na pewno pastujcie buty, bo czyste buty wam się przydadzą na sam bieg. Zapach mułu wspaniały. Właśnie po przejściu trasy w kozienicach i, no i takich parę słów, które de facto kojarzą mi się od razu na gorąco po całym rekonesansie tej trasy, to przede wszystkim natura dzika i kolorowa, dwa to na pewno mokro, trzy to na pewno bagniście, cztery to na pewno zróżnicowany teren, 5 to takie bardzo fajne pomieszanie wszystkich możliwości, jakie są sprzyjające takiemu biegowi, żeby był bardzo przyjemny. No i myślę, że to tak krótko podsumowując, to są takie najważniejsze rzeczy. Z tego, co mi pozostaje, to nic, tylko wskoczyć do jeziorka. Zresztą każdy z was na pewno 18-19 września to samo uczyni. Będzie cieplej czy zimniej. Na pewno tak wracać do domu nie będziecie.
płota naniosłem. No to nie pozostało nic innego jak odliczyć. W budkach. O, kaczki walczą, mam nadzieję, że mnie nie zjedą. 3, 2, 1, go! Polecamy, impreza przednia, klimat, ludzie wspaniali. Tak, przyjechaliśmy całą rodziną, choć nikt nie lubi biegać. Jak mam być zupełnie szczery, to nie jest taka zimna ta woda. No i... czuję, że dzisiaj w miarę ciepło jest. Pięknie.